I mamy trzy takie fajne, młodziutkie borowiczki. Tutaj pierwszy. Tutaj drugi. I tutaj trzeci. No i miła niespodzianka, bo jestem teraz na miejscu na podgrzybki, gdzie zawsze rosły tylko i wyłącznie podgrzybki, no i dzisiaj również są, bo no trochę już tych podgrzybków naciąłem, ale uwaga, na tym miejscu pojawiły się borowiki szlachetne, czyli prawdziweczki. No, nigdy jeszcze ich tu nie znalazłem, a najlepsze jest to, że tu nie jest jeden, bo tu jest drugi. Również taki piękny bąbelek. Oj, ten naprawdę ładny. Ciężko go będzie wykręcić, bo tak mocno siedzi. O, piękny. No i tutaj są te dwa. Idziemy kawałeczek dalej. Tu jest trzeci. No naprawdę troszeczkę w zasięgu wzroku widzę już tych borowiczków. Naprawdę jestem w szoku, bo nigdy ich tu tyle nie było. I tu jest następny, ten również piękny, bardzo ładny, naprawdę. I spójrzcie teraz tylko na to. Pierwszy, drugi, trzeci. Tutaj czwarty, to wszystko są borowiczki. Tutaj piąty. Szósty, siódmy i ósmy. Tutaj dziewiąty. I tutaj dziesiąty. Naprawdę jest pięknie. Tak więc tak prezentuje się podsumowanie 15 borowików. I to takich naprawdę bardzo ładnych borowików. Z miejsca, w którym no od kilku lat zbierałem tylko podgrzybki, więc naprawdę jestem bardzo zadowolony. No i spójrzcie, wśród takich oto pięknych, młodziutkich podgrzybeczków, o, dokładnie takich, udało mi się znaleźć 16 borowiczka. Więc no naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, że tyle tych borowiczków tutaj urosło na tak małym obszarze. No i widzę, że to wszystko idzie ładnie w parze. Jak wysyp borowika, tak wysyp podgrzybka. Naprawdę mnóstwo podgrzybków jest. Rosną dosyć gromadnie. Tak właśnie po kilka sztuk. Już głównie takie średnie, ale młodych dalej jest sporo. No i tak tylko się idzie i dosłownie co parę kroków się schyla. No i już prawie cały koszyk jest. No mogę dodać, że podgrzybki głównie zdrowe. Tam raz na jakiś czas jakiś robaczywy się trafi, ale tak to są naprawdę ok. Las, w którym zbieram te podgrzybki, prezentuje się tak. No, stary las sosnowy. Trochę czeremchy, trochę buka. No i co chwila te podgrzybki się trafiają. Bardzo ładne. Sporo trawy jest, ale trawa tutaj w niczym nie przeszkadza. Ludzi dzisiaj w ogóle nie ma. Jedną osobę w sumie tylko spotkałem, a tak to bardzo często las jest dosłownie oblegany przez ludzi. No a tak to w tym lesie bardzo często jest dużo ludzi. A dzisiaj no spotkałem tylko jedną osobę, więc naprawdę jest pusto w lesie. Już mam czubaty kosz praktycznie.
A podgrzybków dalej rośnie masa. Zaraz będę musiał wracać do domu, bo powoli miejsca nie ma. Ale naprawdę, no, takiego wysypu podgrzybków, no to dawno nie było. Nie pamiętam, czy w zeszłym roku w ogóle taki był. Bo tych podgrzybków naprawdę, no, idzie się tylko i się zbiera. Więc naprawdę tutaj to czysta przyjemność, jeżeli chodzi o podgrzybki. Rosną naprawdę dużymi gromadami. Oczywiście zdarzają się też jakieś pojedyncze, ale głównie to są takie właśnie rodzinki po 10-20 sztuk, w zależności od miejsca, jakie się trafi. Tutaj taki ładny. No i co mnie cieszy, dalej rosną takie malutkie, więc podgrzybki dalej będą rosły. I kolejny. I tutaj dwa następne. Więc no naprawdę, podgrzybeczki rosną super. No i cóż, to już są ostatnie podgrzybki. Ale nie dlatego, że robi się późno, czy że las się kończy. Chodzi mi tutaj o moje miejsce na podgrzybki. Albo że chęci brak. Tylko chodzi mi o to, że już po prostu najzwyczajniej nie mam gdzie kłaść. A tych podgrzybków jest ciągle masa. Jest ciągle jeden za drugim, więc naprawdę już czas wracać. Cały kosz podgrzybków wypełniony po brzegi, tak naprawdę. Dojdę do drogi i uzbieram czubaty pewnie. Chociaż jak dla mnie to nie wiem, czy będę miał w ogóle miejsce, bo no naprawdę, no jest ich masa. Tych podgrzybków rośnie bardzo dużo. Można tylko chodzić i gdzie się nie spojrzy, to tak naprawdę jest podgrzybek. Więc no naprawdę czas wracać. Ja jestem dzisiaj bardzo zadowolony. Grzybobranie jak najbardziej udane. Cały kosz podgrzybków. Tak więc ja już doszedłem do drogi. Tyle jeszcze po drodze nazbierałem. Tak więc mogę już śmiało powiedzieć, że jest czubaty kosz podgrzybków. Wiadomo, tam na dnie kilka borowiczków jeszcze. Ale tak to dzisiaj królują podgrzybki. Naprawdę piękne.